Siema, gram sobie w Gendev Tycoon. Dawno nie było, ale trzeba wrócić czasami. Sporo serii na kanale, dlatego. Chcę. Czemu by nie? Pójdziemy sobie. Ja bym chciał w ogóle jakąś grę może zrobić nową. No tak, z 3 miliony mam. Jesteśmy na nowym silniku, więc to też nie jest najgorsze. Sporo rzeczy mamy pododawanych. Ja nie pamiętam, jak się w tą grę gramy. Strzelamy. A właśnie, muszę sobie podpowiedź odpalić na telefonie. O właśnie, bo nie napisaliście, czy mam przeszkadza. Dlatego będę używać dalej. Znaczy, podpowiedź na zasadzie. Chodzi mi o tą podpowiedź bardziej na zasadzie co, jak, gdzie, nie? No, bardziej. Co jest to? Nie. A może? Ej, co to jest? To nie jest ta podpowiedź. Gdzie jest moja podpowiedź? Ja ją usunąłem niechcący? O nie, ja będę musiał ją szukać. Czekajcie chwilę. Dobra, znalazłem sobie to, czego potrzebowałem. Nie wiem, czy w ogóle gra jest za cicho, czy za głośno, bo tak jak mówiłem, gdzieś tam ten komputer ogarniałem. Więc ja bym sobie zrobił może grę na podstawie... Kurczę, rytmiczne, ale to na konsolę to mało robić. Ja bym sobie jakąś grę akcji zrobił, taką standardową, nasza ukochana do gry akcji. No, superbohatera gra akcji, myślę, że będzie. Dobra, małą grę, żeby się tam nie męczyć, gra akcji. Nazwiemy ją... Spider Pig. O, nie, bo tu było coś takiego. Pigej to jest chyba ten, nie? Gołąb. Dobrze kojarzę? Tak czy inaczej, tak ją nazwiemy. Nie wiem, co to jest, ale tak ją nazwiemy. Komputer. Oczywiście na naszym żelaznym, bo droższa, fajniejsza, 3D V3, bo mnie stać. Wydam na to 500 000 i pewnie z tego nic nie dostanę, więc tu jest wszystko gotowe. Nielidowa fabuła na grach akcji? A niech będzie. Stać mnie. Teraz poproszę bardzo dużo kropek. Bardzo dużo, poproszę. Tu jest git, wszystko jest idealnie, bym powiedział. Na naszym pięknym, żelaznym silniku to ciężko, żeby było, nie było git, o. Bardzo szybko tracę ten, kasę. Miesięcznie, tygodniowo. Tak. Tak też. Ile zdobyłem 80 tysiącami? Ile zdobyłem jak one tam się nazywają? Fanów. Tak, fanów. 180 tysięcy, to jest bardzo dużo. Okej, okay, bardzo się cieszę. Tu też jest git. Podstawa dźwięki monofoniczne? Nie, no stereo, tak o. Cykl dnia i nocy, żeby był na bogato. Grach o superbohaterach, idealnie. Ciekawe, czy będę miał taką możliwość jak survivala robić. Problem to, że rynek się renormował, nie przejawia żadnych... A, były jakieś trendy? Dobrze, że dopiero teraz się dowiaduję, jak już nie ma. Dobra, podbijcie mi tutaj jakąś jeszcze kropeczki z 20. Tak. O, jak lecą jeszcze te kropki, no. Jeszcze tam kontynuują tą grę. I już skończyli, więc skończymy. Nie mam rekordu, ale wydaje mi się, że i tak dużo. Nowy temat, nowe połączenie. Silnik, troszeczkę, bla. O, 3D grafikę mamy na 4. Znaczy V4 pewnie będzie. Dostępny jest nowy projekt, tak jak myślałem, V4. Ile on kosztuje ogólnie? Wielogatunkowa, scenki przerwy, zbywałem tło, famlarem, multiplayer. O, multiplayer to by było spoko. 400 tysięcy? No, kogoś tu troszeczkę. Dobra, słyszę raport o grze. Pierwsze recenzje. 10 na 10 poprosiłbym. A, dobra, fajnie. Co fajnie. Aż normalnie się normalnie przekręcę. Normalnie. Powinien bardziej skupić się na ulepszaniu. Ja nie wiem, co jest z tą grą nie tak. Czemu oni mnie tak karają? Przecież ona mi się nie zwróci znowu. Ja wydaję 1 000 000 na stworzenie gry i zarabiam z tego 500 000. To tak, to na 10. Nie wiem, szukamy wydawcy czy coś. Zaraz tu się coś znajdzie. Średnia gra, minimalny wynik 4. Aż normalnie strzeliłem jakimś rzeczom na biurku. Średnia gra, wynik 6, ale średnia gra, wynik 4. Abstrakcyjny. O kurczę. Przygodowa abstrakcja. Abstrakcyjne, przygodowe. Myślę, że będzie git. Mogę sobie też się posiłkować teoretycznie taką podpowiedzią. Żeby tutaj ogarnąć to, prawda? Żeby nie było problemu. Symulacje, casual. O właśnie, a tu jest gdzieś abstrakcja? Apokalipsa. Okej, wszystko sobie ogarnąłem. W ogóle to jest tam osiągnięcie, że brak weny czy coś takiego, bo bardzo długo siedziałem w tym ekranie. Nazwiemy ją kowadło. Brzmi jak dobra gra, więc ja bym tak zostawił kowadło. I się dowiedziałem, że to najlepsza przygodowa jest gra. Oczywiście na komputer, użyjemy naszego żelaznego silnika. Dla dorosłych podobno. A zaraz zobaczymy, 3D V3. Zobaczmy, jak tutaj to wyjdzie. I mam tutaj podpowiedzi, które bardzo chciałbym sobie tu wykorzystać. I na przygodę podobno w story idziemy całkowicie i reszta zero. I tak podobno to jest najlepiej. A story to jest, jak tutaj? Design, czyli ktoś, kto ma bardzo duży design, na przykład James Romero. A resztę sobie tam gdzieś, nie wiem, tutaj design może być, tutaj, no a sam się tym zajmę, a co mi tam. Więc idziemy dalej. Później 100% trzeba dać w dialogi. Dobra, zobaczmy, co z tego wyjdzie. W dialogi 100% i w resztę 0 i podobno to jest gra 10 na 10 wtedy. A dialogi to jest design. Ja jestem po prostu ciekawy, czy to tak działa. No i dobra, nie przeciążajmy naszego kolegi, dajmy jomy. Susan. I teraz tak, projekt poziomów to jest technologia. Więc damy naszego kolegę Benjamina, a sztuczna inteligencja to jest też technologia, więc też Benjamin się tym zajmie. A co tam, niech ma chłopak. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No mam nadzieję, że ta gra, którą teraz tworzę, że maksymalnie wyjdzie, że to będzie cena wow. To będzie cena wow, dosłownie. Raport z gry mamy, superbohaterowie, akcja, rozgrywka i tym podobne, świetnie. I teraz ostatnia rzecz, która jest mega ważna, to ogarnąć tak. World design 100%, grafika takie 80. O, powiedzmy, że gdzieś tutaj i to 0. I teraz jak to tutaj wygląda? Że graf... To jest projekt świata, to jest design. Designy. Czyli ja muszę tym się zająć, bo już nie mam nikogo, kto by dał radę. Później mamy oba i oba. Okej. Okay. Dodamy sobie Benjamina tutaj, bo nic nie robi. I Benjamina też tutaj, bo też nic nie robi. Jej. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. W ogóle design będzie mieli bardzo wysokie, już to widzę. A jak nam skakuje powyżej. Wow, jakaś piątka poszła. Od kogoś.
O, ktoś tutaj się bardzo stara, żeby to wyszło wszystko. Dobra, te wszystkie błędy. Gra się sprzedała, ile zarobiłem? Zarobione 1 200 000. No, okej, okay, zwróciła się w miarę. A jeszcze kropeczki polecą, 130, ja nie mam opcji, żebym to kiedyś powtórzył. Oj, czemu tworzysz błędy? Czemu ty tworzysz błędy? Dobra, koniec, bo błędy tworzycie same. Microsoft zaprezentował swoje Xbox 360. Mbox. Prawie jak Mbank. Ale to jest Mbox. Dobra. Rekordzik mamy. Bardzo się cieszę. Ogólnie te podpowiedzi typu wydaj grę 10 na 10 i tam, wiecie, to co teraz sprawdzałem, czyli tu 100%, tu 100%, tu 50%, to wydaje mi się, że to i tak jest RNG zależne od gry bardziej. Dobra, dźwięk przestrzenny. Że to nie do końca oznacza, że zawsze będę miał 10 na 10. Dobra, sprawdźmy. Tak jak myślałem, no to jest RNG. Ustawiłem wszystko tak jak było. Chyba, że muszę mieć jakieś większe punkty, to też może być. Opowieść i zdanie, świetnie, że deweloper skupił się na tym momencie. Pierwsza dziewiątka, pierwsza ósemka, siódemka, no i dziesiątka jakby wpadła, to tak idealny dobry. Ten ósemka, można grać z tygodniami. Dosyć wysoko. Za tantiemy dużo nie zarobię niestety, ale myślę, że się dobrze sprzeda. Gra o nazwie Kowadło. To jest wow. Wow. Electronic Mass Production. Nie mam pojęcia, do czego to jest porównanie. Powiedziałbym, że to Electronic Arts, ale raczej nie chyba. Mam 4 miliony, masz ponad 100 tysięcy fanów. Jej, czemu telefon do mnie krzyczy? Proszę do mnie nie krzyczeć, stwórz raport. A i wyślimy na szkolenie. Ja bym tak chciał. Ciebie wysłać na szkolenie. Z technologii chyba, no? Technologia byłaby git, czyli na Kodjama idziesz. Ty idziesz na szkolenia z designu, masz fajny design. Cyk. Ty idziesz na szkolenia z... Wow. Wow. Potrzebne 500D albo 500T. I milion kasy. No i przy okazji 20 punktów badań. 500 designu albo 500 technologii? No to idziesz na design. Boostuj mi się z tym designem. Dobra, idziemy dalej. Badania. A nie, ty miałeś iść na szkolenia. Wyszkolmy wszystkich. O, ten też potrzebuje. No ale ten technologia akurat tym razem. Szybkość jaką ma dobrą. No. No, bardzo mi się podoba. Tutaj podskakuje design troszeczkę. No do 500 myślę, że mogłoby podskoczyć. Tutaj już mam prawie 500. Oj, ten ładnie podskoczył. Może jeszcze raz go wyślę? Nasza analiza rezultatów, dialogi tego typu, coś tam. O, tego też mogę na szkole. Wow. Potrzebne 180 design albo 720 technologii. 5 milionów, silnik, rozgrywka. Co jest? Co jest? Przyspieszenie potrzebne. Dobra, ma wszystko na 300, więc nie wiem, idź rób design też jak wszyscy. Jak wszyscy to wszyscy, wszyscy będziemy designerami. To jest dobry pomysł. Tu już mamy prawie 500. Ta się jakoś zatrzymała, trzeba ich będzie wysłać na wakacje. Dobra, tego już wyślę, bo już widziałem, że ten. Już widziałem, że chce wakacji. Ty też idź, kolego. Dobra, kogo obchodzi jakiś Mbox? Useless, całkowicie. Dobra, ty wrócisz kiedyś? Halo, urlop. Wszyscy urlop. Mamy 5 milionów na koncie, możemy się pobawić. Urlopujcie się tam. Dobra, idziesz znowu na szkolenie z dalej designu. Ciekawe, czy jak powtarzając cały czas to samo, to mam na przykład to, czy coraz mniej dostaję z tego. To jest ciekawe. Ty idziesz na technologię. Nie chcę badań, chcę szkolenia. Ty idziesz na technologię też. Ty się też zrób jakiś tam, designy. A mam jakiś taki design, który mi daje coś jeszcze? Badania? O, badania dodatkowe. Mam, mrał. Nie, dobra, idź na to. Będzie git. Ty siedzisz tamten. Ile kosztuje największe? 1,5 miliona. Ale nie wiem, czy chcę tracić aż tyle kasy. Dajmy 80, bo i tak nie mam żadnej gry teraz stworzonej. Teraz się trenujemy. Zarobiłem 4,200, a sprzedałem 4,800. No to tam sporo poszło nie do mnie. Niestety, pieniędzy. Pieniądze ktoś inny wziął. Szkolenie na Designe. Designe. Tu już mamy w ogóle prawie 500. On jest chyba najlepszym designerem. Tylko, że on nie może mieć tego przyspieszenia śmiesznego. Szkoda. A, te kowadło dalej na konwencie pokazujemy. Przecież ja wydałem tą grę. Co oni tam patrzą? Wow, jaka super gra! Wow, już w nią grałem! Ale 240 tysięcy, kurczę, przyszło ludzi. Więc nie jest najgorzej. Dawaj. Dobra, jeszcze jedno szkolenie. Ile tam masz designu? 20 designu potrzebujesz. Ty, skoro wszyscy, to wszyscy. Idź też na, nie wiem, design. Zwolnij. Nikogo mnie nie zwolni. Ty, technologia. Jeszcze jak ktoś wygra dane naszej karty kredytowej, a potem wykupował różne rzeczy na nasz kosz. Niestety przez 3 miesiące straciliśmy 35 tysięcy? Żałosne. Czy to nie są nawet pieniądze? 35 tysięcy? Ja za tyle to nawet silnika do gry nie kupię. No. Szkolenie. Technologia. I ty też na szkolenie z Designu. Czemu on w ogóle dostał minusowe punkty przez chwilę? Może nie mogę powtarzać zbyt często tego samego. No, bo oni coraz mniej dostają tego. Halo. Albo muszę takie zróżnicowanie dać. Gdzie moje 5 milionów? Ajajajajaj. Dobra, dodajmy jakieś inne technologie. Na przykład, a ja nie znam tych. Skarb twórców. Damy to. Oczywiście też pewnie sporo dostaje tego. No, jak to się nazywa? Design? Jest tutaj. Pewnie też sporo to kosztuje. No 70 tysięcy to sporo. Już mam 3 miliony, ja muszę grę zacząć tworzyć. A ja chciałem zobaczyć design, no jak mam 500, co się stanie. Za 2 miesiące zostanie wycofana? Fajnie. Ledwo weszła, już wycofali. Jaki smuteczek. Dobra, myślę, że oni już wrócą sobie z tych szkoleń. Ciekawe, czy mu podskoczy do 500. Fajnie by było. Mogę tworzyć duże gry. W ogóle weź zrób badania na jakiś temat nowy. Mamy prawo, moda. Podróże w czasie. Prawo. Ty też zrób badania. Nowe. Nowy temat. Moda. Trzeba stworzyć nową grę.
I dobra, wszyscy już wrócili, więc ja bym stworzył tak. Stwórz nową grę. Nie będzie średnie. Czemu by nie? Nowy gatunek, moda, prawo, prawo, moda. Nie wiem, a wampiry się stwórzmy. Czemu by nie? Damy... ugryź mnie. Tak, dobra gra. Niech to będzie gra dla dorosłych. Taki troszeczkę niebezpieczny tytuł. O, komputery się zmieniły. Wow. Wow. Very nice. Dobra, let's go. 3D, V3. Lecimy sobie powoli. I silnik max, średni, ta rozgrywka na średni i sprawdźmy teraz tak, silnik technologia, więc najwięcej technologicznie ma Benjamin. Później mamy gameplay, to jest design. To jest design, dobra. A później są store and quest i to też jest design, więc tam siebie. A czemu by nie? Czemu by nie? Myślę, że to będzie dobry pomysł. Twórzcie tam. Oj tak, lećcie kropeczki, kropeczki do kółeczka, a tak jest. Wywiad? Jasne, dawaj. Czego oczekujecie po grze Ugryź mnie? Zrób szum wokół, tak jest. Dzięki za poświęcony czas. Okej, okay, ale mega kropek poleciało w tej chwili. Później mamy tak, to maksimum, to połowa i to cyk. I tak, dialogi, to jest designy. Designy to Susan. Później mamy level design, to jest technologia. A technologia najwięcej ma Benjamin. Nie oszukujmy się. Później jest AI, też technologia. A jakbym go dał tutaj, a technologicznie zająłby się na przykład on tym. O, daj radę jeszcze, git. Dawaj Benjamin, ja w ciebie wierzę. Dasz sobie radę. Tylko nie twórzcie aż tak dużo błędów, no panowie. I panie, bo też kobieta pracuje. 100% grafika, dźwięk 50%, no i tutaj cyk, tu wszystko się zgadza. I teraz projekty świata, design, dobra. Później jest oba i oba, więc ja bym dał ją, czemu by nie? Dałbym siebie, czemu by nie? O, i git jest, no, myślę, że jest spoko. Design raczej nie przeskoczę, jeżeli chodzi o rekord, ale technologia chyba na spokojnie powinna wejść teraz, coś mi się wydaje. Chociaż no, bardzo ładnie teraz idzie wszystko w górę. A może design też pójdzie rekordowo? 40 błędów, ja cię kręcę. O, to może być dobra gra, to może być nawet bardzo dobra gra, bym powiedział. No, ktoś jeszcze wpadnie? Dwa designy, dwie technologie, trzy, cztery technologie, pięć, sześć technologii, 7000. Dobra, no i kończymy, póki błędów nie ma. Oba, oba są nowym rekordem. Pico Bello Fantastica, jak ja uwielbiam tworzyć gry akcji, bo one są po prostu... mla. Prerenderowane scenki przerywnikowe. O, zaawansowane stereoskopowe 3D. Co to takiego? Pierwsze recenzje, 10 na 10. 9, wspaniała gra. Dalej, mamy... 10. Wybitne osiągnięcie. Mam pierwszą gwiazdkę. Może nie pierwszą chyba w ogóle moją, ale najlepsze z gatunku, dwie gwiazdeczki. Podoba mi się. To trzy gwiazdki, mój nowy numer jeden. Oj, ci kręcę tylko jedną ciekawkę, ja myślę. I to bez podpowiedzi, przypominam. Znaczy podpowiedzi tylko tyle, co jest designem, a co technologiem. Sprzedaj 500 000 kopii gry bez pomocy wydawcy? Faktycznie tyle sprzedałem. Doszło nas słuchać, że w sklepach rozeszło się ponad 500 000 egzemplarzy. Zastanawiam się, ile egzemplarzy zostanie jeszcze sprzedanych. Jocie kręca. Jocie chyca. 14 milionów! Sprzedaj 1 000 kopii gry bez pomocy wydawcy. Przecież to jest jakiś sztos technologiczny. Ja cię chyca. Ja cię chyca. Czy to jeszcze może być lepiej? Mam 15 milionów. Szefie, nasza firma jest sobie całkiem nieźle pod twoimi rządami. Wydaje mi się jednak, że najwyższy czas, by przenieść firmę z parku technologicznego do nowego budynku, który byłby wart naszego sukcesu. Widziałam obiekt, który świetnie nadaje się na naszą siedzibę. Nie jest tanie, ale pozwoli nam rozwinąć się jeszcze bardziej. Nowy biuro ma także wystarczająco miejsca na dodatkowe wyposażenie. Coś przenieść siedzibę? 8 milionów. Jasne! 11 milionów wystarczy na wszystko. Co to jest? Skąd te monitory Apple'a tu się wziął? Witaj w nowej siedzibie. Mam nowe dwa stanowiska dla ludzi. Panie i panowie, zaskakujący hit roku to gra Ugryź mnie dla dorosłych, przypominam. To została wyprodukowana przez firmę Paperowe Gry. Rzadko udaje się wpleść dużą inteligencję w przedgrze. Tak dobrze. Jo, cię chyca. Ja wydałem 8 milionów i odzyskałem. Jeju, to nowe biuro jest niesamowite, położenie też na doskonałe. Po krótkim spacerze po budynku wpadłem na pomysł? Wpadłem. James, a nie, to wpadłem. Wprowadzenie pewnej radykalnej zmiany. Dlaczego by nie otworzyć naszego własnego działu badań i rozwoju? Mogłoby to znaczy przyspieszyć nasze badania, poza tym bylibyśmy w stanie podejmować się realizacji większych projektów i wprowadzać nowe rozwiązania. Takie przedsięwzięcie nie byłoby tanie, ale sądzę, że dzięki niemu moglibyśmy stać się wiodącymi twórcami innowacji w świecie gier. Po wstępnej analizie myślę, że powinniśmy otworzyć odpowiedni dział i zatrudnić zespół badawczy. Ojoj, potrzebuję specjalisty od designu, aby otworzyć dział badań. Okej, okay. Możesz też szkolić specjalistów od technologii, którzy przydadzą się później. Czyli ja muszę, nie wiem, wydać 2 miliony. A zobacz, co mi da za 2 miliony. Na przykład, nie wiem, damy, żeby miał złożony algorytm ogarnię. No, zobaczymy. Wydam 2 miliony, jestem ciekawy, ile tak naprawdę... Dobra, i tak już odzyskałem. Ile tak naprawdę uda mi się... co mi się uda ciekawego tutaj ogarnąć? Ogólnie miało to pozytywne... A, właśnie, bo jeszcze miałem ten. No nie wiem, czy zdążę jeszcze hype podboostować, ale dam sobie duże stoisko, bo mnie stać teraz. Teraz mnie stać. Dowiedzieliśmy się, że otworzyliście nowe biuro niedaleko naszego uniwersytetu. Zamierzamy wystartować ze specjalnym kursem projektowania gier i przydałby nam się wasza pomoc. Niestety nie możemy zaoferować wam żadnego wynagrodzenia finansowego, ale sądzę, że dzięki nauczaniu studentów będziecie mogli udoskonalić własne umiejętności. Fajnie. Ej, widziałem zdjęcia twojego nowego biura. Wszystko nowiutkie, liśniące, z pewnością radzisz sobie bardzo dobrze, ale jeśli chcesz wypchać swój portfel jeszcze bardziej, to daj mi znać. Mam dla ciebie kilka dużych zleceń. Jason. Odblokowano duże zlecenia. O! W ogóle gra się sprzeda w 3 milionach egzemplarzy.
Czy mamy... Tu jest fajny. Szybkość 449, no. To jest fajny, fajny. Podoba mi się. A technologicznie i designowo? Ten ma 558. A ja biorę te pana technologię. Witaj, panie technologio. Ty weź, zrób szkolenia, wdrażanie nowego personelu. Ty w ogóle zrób raport. Puszcz raport o grze. Okej. Okay. A oni się wdrażają, to nie są wakacje, chyba. Tak mi się wydaje przynajmniej. Jo, ciechyca, dostępne wybadawcze gry duże. O, PS3 wyszło. No, to teraz trzeba będzie duże gry tworzyć, coś mi się wydaje. Ta gra dalej się sprzedaje, to jest fascynujące. Ona jest druga w rankingu. Jeszcze podboostuje sobie sprzedaż na koniec. Ciekawy jestem, czy to faktycznie będzie miało wpływ, że zakupiłem tak duże stoisko. Oj, to ma ogromny wpływ. 500 000. No, to ten. O, podboostowało mi trochę, faktycznie tam sprzedaż. Nie jakoś bardzo, ale jeszcze dało radę, że tam gdzieś 1 000 000 zarobiłem. Raport o grze. Wampiry akcja to świetne połączenie. No, patrzcie, słupki stanęły w miejscu. Zaraz opadają lekko. Nie wiem, czy uda mi się sprzedać 5 milionów teraz. Nie, nie ma opcji. Przedaj po 30 tysięcy, za mało. Dobra, wy musicie iść na urlop, czy co wy robicie? Nie wiem, jakoś im tam to zadowolenie spada tak jakoś szybko, ja nie wiem. Ty idź sobie zrób badania może? Podróże w czasie, chirurgia. Historia alternatywna, o proszę bardzo. Sporo mam jeszcze tych tematów do ogarnięcia, ale ja bym chciał bardziej chyba, żeby on mi się wyszkolił. Zrób se kurs, o. Nauczaj i ucz się. Dobra, kurs designu. Ciekawe, czy bardzo dużo będę tracić. Sprzedałem w 4 milionach egzemplarzy, zrobiłem 48 milionów. Wow. To jest wow. W ogóle tu nie ma waluty. Nie ma czegoś takiego jak waluta w tej grze. Mamy tylko pieniądze, które się naliczają w milionach. W tym akurat przypadku. Ty się kolego już wdrożyłeś. Ja w ogóle, ja mogę mu zrobić TT? Nie? Specjalista od designu. 100 punktów i 5 milionów. Potrzebne 700 designu albo 700 technologii. Brzmi dobrze, ale na razie nie chcę. Moglibyśmy stworzyć tą grę, ale myślę, że na tym możemy zakończyć nasz odcinek. Było miło, ale się skończyło. Widzimy się w następnym odcinku. No i czym się jeszcze na koniec. Mój przyjaciel działa na rzecz organizacji, która ma doprowadzić do zatrudnienia większej liczby kobiet. Wesprzyj, normalnie. Cóż, widzimy się w następnym odcinku. No i czym się.